Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na modernizację całych dwóch systemów, zarówno tego naszego, ja tu będę go nazywał orlenowskiego, jak i tego zasilanego z elektrowni Sierpsza. W trakcie procesowania tego zostaliśmy odrzuceni, tak? Złożyliśmy ponownie wniosek o dofinansowanie w okrojonym zakresie i w tej chwili jesteśmy po ocenie merytorycznej pierwszego stopnia, uzupełniamy wniosek, czekamy na ocenę merytoryczną drugiego stopnia. NFOŚ ma 7 miesięcy opóźnienia, więc stąd się bierze też nasz, że tak, też nasze opóźnienie, tak? Czekamy, aż będzie rozstrzygnięcie. Dotychczas część zrealizowaliśmy, bo wymieniliśmy część sieci rozdzielczej na terenie Sierszy, czyli tam w stronę od tutaj Skate Parku, tam w stronę przychodni, więc to zostało zrealizowane. No a teraz czekamy na rozstrzygnięcie tego dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje wymianę sieci od tak naprawdę osiedla awaryjnego w stronę Sierszy. To jest najgorszy odcinek, który generuje największe straty i jest najbardziej problematyczny, tak? I czekamy na to rozstrzygnięcie. W tym samym wniosku jest wymiana sieci tutaj wzdłuż ulicy Kościuszki, likwidacja tej sieci na Powietrznej przy ulicy Dąbrowskiego. To jest w tej chwili zawarte w tym wniosku. Czekamy, tak jak mówię, na rozstrzygnięcie. Myślimy, że czerwiec tego roku to jest taka już ostateczna data, gdzie będziemy mieli informacje. Do podpięcia tych indywidualnych odbiorców naprawdę dużo nie potrzeba. I nie kryję teraz tego, że jestem zdziwiony, że i żałuję bardzo, bo sobie bardzo chwaliłem współpracę akurat i z panem dyrektorem, i z panem prezesem Chyrą, że forma dokonania tych podpięć nie będzie problemem. Tak to uważałem. Ręce tak uważałem, że będzie to sukces dla gminy, że będziemy skuteczni w walce ze smogiem. Ponieważ zimne kalkulacje to są zimne kalkulacje w kosztach. I dzisiaj każdy z Państwa chce wiedzieć, ile jutro zapłaci za ciepło, za miesiąc, za półtora, za dwa. Proszę Państwa, konia z rzędem temu, kto Wam odpowie, konia z rzędem temu, kto Państwu na to odpowie. Albo jak odpowie, to odpowie dzisiaj, ile za ile dzisiaj kupuje surowce do wytworzenia tego ciepła i nic więcej. Bo nie ma problemu podłączenia, jeżeli mamy rurociąg, jest 10-15 metrów. Realizujemy naszymi kosztami, nie obciążamy klienta, klient ma sobie kupić tylko węzeł. Natomiast jeżeli mówimy o budowie sieci do zabudowy jednorodzinnej, to na dzień dzisiejszy mówię, że to jest ekonomicznie nieopłacalne i ani URE nam tego nie chce uwzględniać, no ani ja nie widzę zasadności grubych milionów wydawać, jeżeli tam jeszcze jest gaz, a cena w tej chwili ciepła systemowego i gazu już jest porównywalna.